Witam serdecznie na kanale PrzodaRP. W 12 odcinku serii opowieści z kosmosu przedstawiam kilka niesamowitych faktów na temat czwartej od słońca planety, czyli Marsa. Nawet nie wyobrażacie sobie, ile niesamowitych rzeczy znajduje się na czerwonej planecie. Zapraszam do oglądania. Początek Marsa. Mars powstał 4,5 miliarda lat temu. Wtedy to zaczęła się epoka noachijska, kiedy to wybuchy wulkanów podzieliły czerwoną planetę na północną krainę Nizin i południową krainę Wyżyn. 3,5 miliarda lat temu zaczęła się tam epoka hesperyjska. Wtedy powstały lodowce po noachijskich cieczach. W poprzedniej epoce przecież woda była w stanie ciekłym. Historia Marsa jest niesamowita i warto się zgłębić. Marsjańska Europa, sonda wykryła na Marsie coś niesamowitego pod biegunem południowym. Są to warstwy lodu wodnego, które co ciekawe wielkością dorównują niemal całemu naszemu kontynentowi. Objętość tej wody wynosi dwie trzecie warstwy lodowej w Grenlandii. Ze względu jednak na fakt, że Mars ma rzadką atmosferę, jak i również niską temperaturę, ciecz nie będzie miało szans stanąć na powierzchni czerwonej planety. I co, znalazłaby się taka lodowa Europa na Marsie? Znalazłoby się, a najciekawsze jest to, że Europa ma aż 10 milionów kilometrów kwadratowych powierzchni. Marsjańskie niespodzianki opportunity to łazik, który odkrył na Marsie krater, któremu nadano jej jakże damską nazwę Wiktoria. W tymże kraterze znajdował się hematyt. To nieczęsto spotykana ruda żelaza. Jednym z nielicznych miejsc, w których znajdziemy hematyt, są gorące źródła. Jak dla mnie hematyt wygląda zjawiskowo. A czy Wy tak uważacie? Oczywiście możecie napisać w komentarzu. Doliny Marinera. NASA przewiduje, że astronauci wylądują na Marsie w 2037 roku. Jednym z najciekawszych widoków na tej planecie będą Doliny Marinera. Ciągną się one aż na 4000 km. Biją do tego rekord naszego Układu Słonecznego, bo są najogromniejszym systemem wąwozów w naszym Układzie Słonecznym. Należy się temu obiektowi wielkie wow! A tak właśnie wyglądają doliny Marinera. Woda na Marsie. Ponownie mały powrót do przeszłości. Zajmiemy się historią marsjańskiej wody. Jedna z teorii mówi, że na Marsie była niegdyś woda, ale nie w formie oceanów. Była to prawdopodobnie sieć żył wodnych znajdująca się pod ziemią. To jest kolejny dowód na to, że nic nie dorówna naszej planecie, na której jest ciut-ciut wody. Przecież jak powszechnie wiadomo, na naszej planecie jest więcej wody niż lądu. No, jak się okazuje, na Marsie za dużo tej wody niestety nie ma. Topowy fakt: Czerwony Brud. To w sumie logiczne, że jeżeli masz być dłużej na czerwonej planecie, na twoim kombinezonie pojawi się czerwony pył. Spekuluje się więc, że jeżeli ma się żyć na Marsie, powinno się czyścić kombinezon trzy godziny dziennie, bo taki pył na kombinezonie to najpewniej nie jest najprzyjemniejsze uczucie. A tego czerwonego pyłu na Marsie to jest tam naprawdę dużo. A teraz wyniki wyborów na najlepszy kraj według Was z poprzedniego odcinka. Wygrała Rosja. Zagłosowali na nią Polobek Gameplay, Furikas.pl oraz D46. Gratuluję, a linki do nich macie w opisie. A jeżeli ten film Wam się spodobał, polubcie go i zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia!